Dlaczego warto wprowadzić AI do edukacji szkolnej i akademickiej oraz jak zastosowanie nowych technologii wpływa na rynek pracy i powstawanie nowych zawodów? Czy wykorzystanie czatu GPT może przyczynić się do przyhamowania globalnego ocieplenia? Między innymi właśnie te wątki poruszam z Marcinem Łunkiewiczem, wizjonerem, twórcą cyfrowym, dydaktykiem, Właścicielem firmy Mimo, która stworzyła pierwszą na świecie reklamę opartą wyłącznie o prompty, czyli pisemne komendy dla sztucznej inteligencji. Zapraszam do słuchania Marta Pokorska-Jurek. Mam przyjemność rozmawiać z Marcinem Munkiewiczem, producentem reklam, producentem filmowym, posiada studio produkcyjne Mimo. A dzisiaj zapytam o to, czy sztuczna inteligencja może nam pomóc ocalić ten świat w jakiś sposób? Czy rozwiązania, które możemy stosować, będą bardziej ekologiczne? No dobrze, to może zacznijmy od takiego małego wprowadzenia. Jakbyś mógł nam przybliżyć swoją osobę, bo wiem, że jesteś jedną z pierwszych osób, które aż tak szeroko wykorzystały sztuczną inteligencję. Generalnie technologią zajmuję się od 2016 roku. Zaczęło się od wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości. Cały czas działamy w, tym, w tych technologiach również. Eee, tak powstało MIMO właśnie, na potrzeby tych różnych dziwnych technologii. Pierwsze, co zrobiliśmy, to był, nie wiem, na przykład serial, trzy, pierwszy serial 360 na świecie pod tytułem Para nie do pary, który można oglądać dookoła w takim, taki sferyczny film. Eee, I on jest na playerze pl cały czas do obejrzenia. Z Magdaleną Różką, z Pawełem Małaszyńskim w rolach głównych. I to był 2016 rok. Budowaliśmy kamery, obcinaliśmy obiektywy, robiliśmy naprawdę dziwne technologiczne rzeczy, takie RD, głęboki development, żebyśmy mogli w ogóle to zrealizować. Później jakby zajmowaliśmy się też z, z dokumenty VR-owe, aplikacje AR-owe, ale też sztuczna inteligencja. Pierwsze takie poważne rzeczy ze sztuczną inteligencją robiliśmy w 2020 roku, na przełomie, jak, jak się pandemia zaczęła mniej więcej, tym pierwszym. Ym, I to były takie duże urządzenia do konfiguracji mebli. To znaczy użytkownik mógł sobie wybrać funkcjonalności, które chciał mieć w pokoju, a sztuczna inteligencja generowała mu 3D obiekt tego wygląd tego pokoju z tymi funkcjonalnościami, które on chciał. I tam było tak, zbudowaliśmy takie narzędzie, w którym było 850 tysięcy opcji na wejściu, że Ilość konfiguracji, którą klient mógł sobie zrobić na stronie internetowej, to było 850 chyba tysięcy, a możliwości jakby to, co prezentowała sztuczna inteligencja, to było 16 milionów wersji nie? różnych. No i to była pierwsza sztuczna inteligencja, przy której ja tak intensywnie pracowałem, gdzie rzeczywiście, tylko że tam powstawały algorytmy, to, to, to nie jest to, co robimy dzisiaj, w tym sensie, że tam to było bardziej deweloperskie, bo to było w Pythonie robione i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że w zeszłym roku wyprodukowaliśmy pierwszą na świecie reklamy za pomocą sztucznej inteligencji, gdzie obraz był wyprodukowany za pomocą sztucznej inteligencji, wygenerowany. Oczywiście z wykorzystaniem później narzędzi filmowych do złożenia tych elementów, które nam generowała sztuczna inteligencja. Natomiast yy, i to było robione na płasko, 2D. A teraz jesteśmy na takim etapie, że udało nam się zbudować pipeline, który polega na tym, że mamy Zestaw narzędzi i czynności, w sensie cały proces, który pozwala urealnić ujęcia 3D. W tym sensie, że rzeczy, które są zrobione w 3D, najczęściej wyglądają jak w 3D i, i to jest bolesne, a po przejściu naszego, naszych procesów to zaczyna wyglądać bardzo realistycznie, hiperrealistycznie, czasami aż za bardzo i musimy się cofać, <grym> żeby było gorzej. No i to jest tak jakby 2.0 technologia, którą opracowaliśmy. Pracujemy teraz na 3.0, jeszcze nie będę mówił, co to jest, ale w tym roku jeszcze pokażemy wersję 3.0 naszej technologii, gdzie będziemy też mogli przyspieszyć dużo naszą pracę. Eee, I tak, o, wyprodukowaliśmy w zeszłym roku, tak jak powiedziałem, pierwszą reklamę jajową na świecie telewizyjną, a w tym roku produkujemy już serię, seryjnie reklamy za pomocą tej technologii 3D i sztucznej inteligencji eee, i przymierzamy się powoli do filmu. Krótkiego. No to będziemy trzymać kciuki. Ja widziałam e, reklamę na LinkedIn, e, zresztą polecam, żeby, żeby ją obejrzeć. To jest dla znanej e, firmy farmaceutycznej. Mm. Bardzo ciekawie się to ogląda. Faktycznie są takie momenty, kiedy no widać, że to, jest, że to jest sztuczna inteligencja, że to, to jest bardziej animacja niż prawdziwi ludzie. Widziałam też, że reagujesz z, z pokorą i z taką ciekawością na te komentarze, które tam się pojawiają co też jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze przyjmowane. No bo właśnie, bo to jest chyba cały czas nauka, nie tylko algorytmy się uczą, ale właśnie też Ty się uczysz algorytmów i, i uczysz je. Oczywiście to jest proces cały czas. Ten proces postępuje bardzo szybko. I to jest tak, że to, co robiliśmy trzy miesiące, już wygląda inaczej dzisiaj niż trzy miesiące temu. Ocenianie um, czegoś, co powstało pół roku temu, no, głęboki development tak naprawdę, gdzie myśmy się cały uczyli od zera, jak, jak to wyprodukować, ocenianie tego i porównywanie z reklamami, które zostały sfilmowane kamerami i tak dalej, czyli w technologii, którą wszyscy doskonale znamy i możemy w niej zrobić niemal wszystko, jest to dla mnie w sumie nobilitacja, dlatego że to, nie o, to, o, to oznacza, że to nie jest beznadziejnie złe, w sensie, że jakościowo to już nie odstaje. A mówimy, jesteśmy cały czas na początku drogi. Więc w perspektywie roku, dwóch, trzech, jestem przekonany, że przeskoczymy wiele, wiele etapów i będziemy robili bardzo realistyczne rzeczy. Natomiast, jeżeli, jakby komentarze, no ja wiem, że połowa ludzi ma ochotę wyrzucić telewizor przez okno, a połowa mówi, że fajna, fajna inicjatywa, czy fajna rzecz, no, że, że widać, że się ludzie uczą. No, okej, okay, no, no, nie, nie mam założenia, że, wiesz, że wszyscy będą lubili to, co my robimy. W ogóle nie mam takiego założenia, nigdy nie miałem. Nigdy mi się to nie wydarzyło, żeby wszyscy byli zadowoleni, po prostu to jest niemożliwe. Natomiast w badaniach wyszło, że 70 czy 80% procent widzów, nie branżowców, tylko widzów, nie było świadomych, że to jest wygenerowane. Im się wydawało, że to są normalni, sfilmowani ludzie. I dla mnie to było zaskoczenie, bo dla mnie to jest oczywiste, że to jest wygenerowane. Ja to widzę, no to jest. Nie ma porównania z filmem, po prostu. Ale dla 70% ludzi, którzy nie siedzą w branży, dla nich to wydawało się bardzo realistyczne do takiego wideo wręcz stopnia. No i, i mówię, i to było pół roku temu, bo rozmawiamy o reklamie z grudnia zeszłego roku. A to, co wypuszczamy w tej chwili. Zmienia totalnie rzeczywistość, bo tam nie mieliśmy kontroli nad kadrem. Wiesz, bo sztuczna inteligencja działa w taki sposób, że losuje. Ona używa najpierw y, statystyki, potem używa prawdopodobieństwa, a na końcu jak dalej nie ma odpowiedzi, nie wie co ma włożyć, to, używa, y, to, to losuje, po prostu rzuca kostką. I na przykład GPT-chat, w którym piszemy tam jakieś teksty, działa w ten sposób, że ma 175 miliardów wyrażeń, czyli ma wszystkie słowa, wszystkich języków świata i wszystkie zasady tych języków spisane. I każde słowo ma swój unikalny numer Nie? 15 miliardów 138 257. I teraz jak pisze się polecenie czatowi GPT, żeby coś nam tam wygenerował, napisał nam coś tam, to on najpierw używa statystyki, czyli że tak, ja napisałem polecenie po polsku. Pierwsza informacja, czyli tekst powinien być po polsku. Druga informacja. On mnie zna, ja napisałem jakieś tam teksty, być może, wiesz, przeanalizował to, co ja robiłem wcześniej, więc wie, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Druga informacja. I on zaczyna szukać wśród tych wszystkich 175 miliardów słów pierwszego słowa, które w zdaniu ma wpisać, ma wyrzucić. I teraz, i to dotyczy też każdego kolejnego wyrazu, żeby było jasne w zdaniu, nie? I teraz tak, najpierw używa statystyki, tak jak powiedziałem, i z tej statystyki wynika mu na przykład, że ma 2000 słów, które mogłyby być pierwsze. Wtedy używa prawdopodobieństwa, czyli kolejnego matematycznego wzoru w oparciu o te numerki tych y, słów i wtedy mu zostaje nie wiem, 200 słów, które mógłby wstawić jako pierwsze. I wtedy on rzuca kostką, która ma 200 pól do losowania. I on rzuca przypadkowe słowo i kolejne przypadkowe, i kolejne przypadkowe, i kolejne, tylko że algorytm jest na tyle dob dobry, że, że my czytając to widzimy zdanie. Dla algorytmu to nie jest zdanie, to są kolejne liczby to my, jako widzowie czy jako użytkownicy, nadajemy magii. Mówimy, Boże, ale pięknie napisał. On nic pięknie nie napisał, to jest tylko matma. I to dotyczy tak samo GPT-Chat. To dotyczy wszystkich tych modeli. I nieważne, czy to jest muzyka, czy to jest obraz, czy to są zdjęcia, czy to jest wideo, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Te modele działają wszystkie identycznie. Cała zabawa polega na tym, że one będą losowały coraz mniej. Że tych słów nie będzie 200, tylko będzie ich 100, 50, 20, aż w końcu zostaną 2 i będzie losował tylko 0,1 po prostu, nie? Ale to będzie wynikało z wytrenowania modelu. Model musi być bardziej wytrenowany, musi mnie bardziej znać i wiedzieć o co mi chodzi, rozumieć, żeby się zmniejszała ilość tych elementów, w których on losuje. No i teraz cała zabawa polega na tym ze sztuczną inteligencją. Nasze, naszym zadaniem jest to, że my musimy. Ograniczać to losowanie. I teraz w Maxonie było tak, że mi, my nie mieliśmy prawie żadnego wpływu na to, co się dzieje w kadrze, nie? W tym hmm. sensie, że y, nie mogliśmy mu napisać, spromptować jakiegoś, jakiejś animacji, żeby nie wiem, żeby spojrzał w kamerę. Nie ma czegoś takiego jakiego promptu dla sztucznej inteligencji. Nie istnieje. Hmm. Postać ma spojrzeć w kamerę. Enter. Nie ma czegoś takiego, nie? E no i tam byliśmy totalnie ograniczeni możliwościami i kontrolą kadru, i kontrolą ujęcia, i kontynuacją. To, co nam się udało zrobić, to, co nam się udało w zeszłym roku zrobić, co dla, dlatego to doprowadziło do produkcji Maxona, to była kontynuacja, to znaczy, że nam się udało uzyskać coś, czego nie było w ogóle, żadne narzędzie nie posiadało jeszcze, czyli, że potrafiliśmy jedną postać przenosić z jednego obrazka na drugi, że, ona była to, że to była ta sama postać. Czyli udało nam się kontynuację uzyskać, że wiedzieliśmy, jak robić. Sztuczną inteligencją, jak zarządzić sztuczną inteligencją, żeby ona kontynuowała w kolejnych ujęciach to, co my chcemy, żeby było kontynuowane. I dlatego się udało zrobić Maxona. Natomiast nie mieliśmy kontroli nad kadrem jako takim, nad ruchem kamery. Znaczy, mieliśmy, ale to było bardzo ograniczone wszystko, nie? Bardzo ograniczone. No, no i teraz opracowaliśmy sobie inną technologię, która nam nie daje, yy, znaczy, która nie ma takich ograniczeń, daje nam totalną wolność kreatywną. Oczywiście potrzebny jest czas, yy, a czas to też pieniądze, ale. Chodzi o to, że używamy 3D animacji do tego, żeby zakładać jej kaganiec sztucznej inteligencji, żeby właśnie minimalizować ten, ten poziom tego, tego losowania. Nie? Ze sztuczną inteligencją o to chodzi, żeby, żeby u, nie tyle umieć narzędzia, bo to jest jasne, że trzeba umieć narzędzia wykorzystywać, to jest jasne. Ale żeby rozumieć tą podstawową zasadę, że ona losuje, najpierw statystyka, prawdopodobieństwo, losowanie, i z tego powodu wynika masa, masa problemów. I jak ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, to sobie z tymi problemami nie może poradzić, nie? A tu my sobie poradziliśmy z losowaniem. Sprawą, która mocno grzeje wszel wszelkich artystów, to, jest, to są kwestie praw autorskich. Mm -hmm. Powiedziałeś o tym, że algorytm, że chat GPT już wie mniej więcej, jaki masz styl, jakich słów używasz, czy on jest w jakiś sposób nakarmiony wiedzą o tobie, tak? Pytanie, jak to jest z właśnie tworzeniem tekstów? Czy one czerpią z innych dzieł właśnie. No, gdzie tu jest? Gdzie, jak, jak się ma tutaj kwestia praw autorskich i jak uniknąć hmm. pozwu o to, że, że się po prostu nadużyło? Prawa autorskie to jest kilka aspektów z perspektywy artystów. Sztuczna inteligencja i artyści, nie? to jest kilka aspektów prawnych, które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, ja uważam, że artyści, szczególnie jacyś Ofowi, szczególnie jakieś grupy artystyczne, które nie mają wielkich środków, nie mają pieniędzy na to, żeby coś wyprodukować, zawsze były na przegranej pozycji w porównaniu z korporacjami czy z dużymi studiami filmowymi, czy polskimi, czy międzynarodowymi. Zawsze miały problem taki, że nigdy nie miały takich budżetów i nigdy sobie nie mogły pozwolić na taki rozmach na przykład, nie? Albo na taką jakość. No to to w ogóle sztuczna inteligencja zmienia zasady gry. W tym sensie, że my jako mały zespół jesteśmy w stanie robić rzeczy, które normalnie robiły gigantyczne zespoły. I my oczywiście robimy reklamy, i, i, ale przygotowujemy się do filmu też artystycznego, bo mamy na koncie kilka artystycznych filmów i kilka nagród, i dalej chcemy w tej technologii zrobić film. Natomiast, więc to jest pierwsze, co jest istotne, że moim zdaniem, zanim zaczniemy się denerwować na sztuczną inteligencję, że ona nam coś zabiera, to zastanówmy się, co ona nam daje. Ja uważam, że artystom daje totalne nowe możliwości i wyrównuje ich szanse w stosunku do wielkich studiów, z którymi nigdy nie mieli żadnych szans. To jest pierwsza rzecz. Więc ja oceniam jednoznacznie pozytywnie tą sytuację. Druga rzecz, czyli prawa autorskie. Generalnie rzecz biorąc, w Unii Europejskiej, zasada jest dosyć prosta, w Polsce to jest oczywiste, sztuczna inteligencja nie generuje praw autorskich. Prawo autorskie, Legalnie może wygenerować tylko człowiek. Nie ma sztucznej inteligencji takiej możliwości. W ogóle nie ma w polskim ani europejskim prawie czegoś takiego, że sztuczna inteligencja może mieć prawo autorskie do czegoś. Nie ma. To jest tylko i wyłącznie sytuacja pod tytułem, że jeżeli ja usiądę przy komputerze i zacznę go promptować, sztuczną inteligencję, wpisywać jej, co ma mi zrobić, i ona coś wygeneruje, to ja mam prawo do tego, bo tu chodzi o prawo do promptu, do obrazka również. I teraz. Cała zabawa polega na tym, bo my, my, my przecież my udzielamy praw autorskich, my emitując reklamę w telewizji, musieliśmy prawa oddać naszemu klientowi. nie? I teraz tutaj cały myk polega na tym, że myśmy przeanalizowali z taką dużą kancelarią prawną w ogóle masę platform, których używamy, narzędzi AI-owych, których używamy, ich, jakie dają nam prawa, i tak dalej, i tak dalej. I z tego jasno wynika. I sprawa też to jasno wynika, że jeżeli człowiek udowodni swój wkład twórczy, do dzieła, to prawo jest jego. To nie jest prawo sztucznej inteligencji ani jakiejś platformy. Szczególnie z tym, co piszą te platformy. Tam te platformy najczęściej udzielają, w ogóle się nie wtrącają w to, co ty robisz. Najczęściej te platformy mają taki stosunek do rzeczywistości, że my wam dajemy narzędzie, co wy wrzucicie i co wy wyjmiecie, nas to w ogóle nie interesuje. My nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Bo oni robią sobie takie pochrony, nie? W tym sensie, że nie chcą uczestniczyć w tej dyskusji. My daliśmy wam narzędzie, co wy z nim zrobicie. To jest wasz problem. nie? Jaki wynik tego będzie, czy wy użyjecie legalnych, czy nielegalnych materiałów, żeby coś tam zrobić, wytworzyć, to nas nie obchodzi, nie? Albo niektórzy są tacy, których to obchodzi, ale że, że coś tam. No ale generalnie w większości wypadków ich to nie obchodzi. nie? W sensie umywają ręce od tego, czyli to jest odpowiedzialność człowieka, który to robi, nie samego narzędzia. Więc i teraz. Rozumiem, że jest problem. Jest pytanie takie, na czym została wytrenowana sztuczna inteligencja, czyli jakieś modele sztucznej inteligencji, na jakich materiałach? I rzeczywiście tak było, że te pierwsze y, narzędzia sztucznej inteligencji były wytrenowane na materiałach i nie wiadomo na jakich, ponieważ ani OpenAI, ani Facebook, ani nikt w ogóle tego nie ujawnia. My nie wiemy, jako, ja jako przeciętny użytkownik sztucznej inteligencji, może trochę bardziej niż przeciętny, ale taki, który nie jest wielką korporacją, po prostu. Nie mam dostępu do tych informacji. Ja nie wiem, na czym ona została wytrenowana. Możemy domniemywać, że została wytrenowana na jakichś publicznych materiałach, legalnych, nielegalnych, różnych. Natomiast ta, ta sytuacja się diametralnie zmienia, ponieważ Apple, na przykład, który wdraża sztuczną inteligencję do iPhone'ów w tym roku, jasno i wyraźnie napisał, jakie ma, na czym trenuje modele, z jakich materiałów korzysta. Jak jeżeli w ogóle używa użytkowników danych, to wszystko musi być zanonimizowane, że nie wiadomo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Więc przez ten krzyk, który się wydarzył e, ludzi dookoła, że ja myślę, że nie tylko przez krzyk, tylko przez zdrowy rozsądek też, bo to też nie jest tak, że OpenAI chciało, chce kraść komuś prawa autorskie. Nie? No tylko, że jeżeli trenujesz model i potrzebujesz milionów danych, żeby go wytrenować no to musisz te dane skądś wziąć po prostu, skądś je pozyskać, a, dan, a, a ilość ich jest bardzo ograniczona, nie? Więc z mojej perspektywy nie widzę tutaj żadnego problemu, wręcz przeciwnie uważam, że to jest wielka wielka, wielka zaleta i artyści powinni całymi garściami czerpać z tego, co daje sztuczna inteligencja i to wykorzystywać i się w ogóle tego nie obawiać, a wręcz uważam, że się zmieni jakby... jakby samo tworzenie sztuki się może bardzo zmienić, nie? W tym sensie, że sztuczna inteligencja będzie naszym asystentem, który nas doskonale rozumie i będzie potrafił nam bardzo du dużo rzeczy ułatwić i uprościć, twórczych również. To znaczy, jak ja umiem rysować, ale nie umiem komponować, to ona będzie mogła za mnie skomponować, bo ja jej powiem, co ja chcę, żeby było. I z tej perspektywy może się okazać, że artyści mają w ogóle nieskończone możliwości, nie? I że tylko nawet nawet. I żadna kreacja nie będzie już niedostępna dla nich, w sensie realizacja czy produkcja. Nie? Że jestem sobie w stanie wyobrazić, że malarz też jest kompozytorem i też jest fotografem i też jest filmowcem i też jest, nie wiem, uprawia wiele sztuk, bo tak naprawdę chodzi o jego kreację, nie? chodzi o to, co ma w głowie i co chce opowiedzieć. I będzie mógł to dzięki sztucznej inteligencji opowiadać na wielu płaszczyznach, a nie tylko na płaszczyźnie obrazu na przykład. Więc no, dla mnie to jest bardzo pasjonujące. Ja, ja, gdybym był artystą, nie jestem, jestem producentem. Gdybym był artystą, to ja bym był totalnie podekscytowany, że mogę, że mogę wszystko za chwilę, nie? Natomiast mam w rodzinie artystów, moja żona jest dyrygentem, mój syn jest klarnecistą i też chce stać dyrygentem i gra na serio i ona i tak dalej, nuty się walają, no to oni wcale nie są tacy skorzy do tego i, i mają jakieś też obawy, nie? Co to będzie, co to będzie. Natomiast ja myślę, że sztuczna inteligencja będzie robiła za nas cały to wszystko, czego my nie chcemy robić, nie? Na przykład. Ja myślę, że to w tym kierunku pójdzie, z jednej strony, nie? Czyli, że będzie nam automatyzować jakieś rzeczy, upraszczać, robić je za nas, tych, których nie lubimy robić w życiu codziennym, a z drugiej strony da zupełnie nowe możliwości kreatywne wszystkim, nie tylko artystom. To jest najbardziej bolesne, nie? To może właśnie wchodzimy w taką erę homo-kreator. E, no właśnie, bolesną erę homo-kreator, nie? W tym sensie, że wiesz, nagle się okaże, że YouTuberzy zaczynają wypuszczać jakieś niesamowite rzeczy, wiesz, i tylko dlatego, że. Mieli lepiej wytrenowany model, na przykład, nie? Jakby tak mówię, YouTuberzy, chodzi mi o to, że nie chciałbym nikogo obrazić, ale chodzi mi o to, że może właśnie nie wiadomo do końca, jak to będzie, ale może się wysypać, wylać, po prostu wylać, zalać nas takie tsunami takiego złego kontentu, nie? Złego po prostu. Takiego obiektywnie słabego, bo ludzie nagle poczują, że jednym palcem mogą coś zrobić, nie? Bo wiesz, możesz spromptować GPT trzema słowami, nie? Napisz mi opowiadanie. Kropka. I on ci napisze jakieś opowiadanie. Nie? I każdy będzie mógł to zrobić. W swoim telefonie każdy już dzisiaj może to zrobić. Nie? Więc e, jeżeli napisz mi opowiadanie, to skomponuj mi utwór, to zrób mi film, to namaluj mi obraz, albo zrób mi zdjęcie. Wygeneruj mi zdjęcie. Nie? W związku z tym. I to wszystko się dzieje już dzisiaj. Tylko na razie używają tego właśnie coś artyści, badacze, szaleńcy i tak dalej. Ale za chwilę. To będą miliony aplikacji w telefonie, które będą to wszystko robić. Za chwilę telefony same będą to robić. Czyli telefony będą z nami rozmawiać. Siri w iPhone'ie będzie z nami rozmawiać jak normalny człowiek. W tym roku jeszcze. Jesienią tego roku. I będzie miała dostęp do całego systemu. I będziemy mogli z Siri już nie rozmawiać na zasadzie, że tylko po angielsku. I ja z nią nie rozmawiam po angielsku, bo jak mówię, że chcę pojechać do Rzeszowa, to ona już nie wie o co mi chodzi, nie? I mam problem z polskimi nazwami po prostu. Ale tutaj chat GPT będzie podłączony, bo oni się dogadali z OpenAI i za chwilę będziemy z nią normalnie rozmawiać, jak z człowiekiem, no. I ona będzie organizować całe nasze życie w telefonie, nie? To znaczy, będziesz jej mówić, nie działa mi ta nawigacja, weź, weź coś z tym, zrób. Dobra, daj mi chwilę. Wiesz o co chodzi? I ona ci to zrobi coś: albo znajdzie inną mapę, albo ją zrestartuje, albo coś tam, nie? UX się zmieni telefoniczny. Nie będziemy naciskali guziczków, tylko będziemy gadali z systemami. Będziemy mieli słuchaweczki, tak jak już dzisiaj mamy. Tylko będziemy rozmawiali z systemami, nie? jak z Alexą, czy tam coś tam. Tylko, że dużo bardziej zaawansowane to będą rozmowy, bo on, powiedz mi, wiesz, proszę bardzo, ale szybciej, proszę bardzo, ale kobiecym głosem, proszę bardzo. No dobrze, proszę, powiedz mi, kogo ty zatrudniasz u siebie, w ramach jakich zawodów specjalizacji? No i właśnie, jak to się przeniosło na, na to życie cyfrowe? Bo zaczynałeś w produkcji reklam, kiedy jeszcze wszystko odbywało się tak, że się gdzieś jechało w plener, zatrudniało e, aktorów e, oraz, e, oraz cały sztab ludzi tak naprawdę. No właśnie, to jak to wszystko się zmieniło i kogo ty zatrudniasz i co robią te osoby? Zmieniło się diametralnie, bo jak ja studiowałem w szkole w Łodzi, wiele, wiele lat temu, to myśmy robili na taśmie jeszcze. Ja przeżyłem epokę jakby przemiany z taśmy na cyfrę. To ja byłem na końcówce taśmy jeszcze, nie? I nam zabraniali robić cyfrowymi kamerami rzeczy w szkole filmowej. My mogliśmy robić tylko na taśmie. Co jest dzisiaj wydaje się w ogóle śmieszne, nie? Ale wtedy tak było rzeczywiście. I w wypadku operatorów to dalej na taśmie robimy mi to bardzo dobrze. To akurat to jest super. I teraz przeskakujemy nową, no, nową technologię, nie? To znaczy, teraz ta zmiana z cyfry kamery cyfrowej będzie jeszcze większa, jeszcze głębsza i zmieni totalnie rynek na bank. I filmowy i reklamowy. Najpierw będzie reklamowy, filmowy będzie później. Może to pokolenia wręcz zająć, żeby rynek filmowy się zmienił, ale komercyjny rynek filmowy się też szybko zmieni. I mówię o takim art i jakimś i tak dalej tutaj może być. Ale też mi się wydaje, że się artyści przekonają do tego, że mogą dużo więcej wytworzyć, wiesz, dużo szybciej, dużo taniej. W związku z tym, więc będą chcieli z tego korzystać. Natomiast to, co się zmienia, my przede wszystkim. Tylko nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że moim planem działania jest to, żeby zlikwidować plany zdjęciowe. To nie jest mój plan działania. Ja nie robię tego po to, żeby nie było planów zdjęciowych. Ja robię to z kilku innych powodów, o których mogę powiedzieć, dlaczego ja się tym zajmuję, ale, ale to, co realnie się zmieni, i to zmieni się w przeciągu dwóch, trzech lat, moim zdaniem, na rynku reklamowym, to na pewno, to to, że planów zdjęciowych albo nie będzie w ogóle, albo będzie ich bardzo mało, i że ludzie, którzy pracują na planach, nie będą mieli pracy. Ale. Ja to zawsze podkreślam, to jest bardzo ważne. Na planie nie będą mieli pracy, ale u mnie w zespole będą mieli pracę. To znaczy, my mamy dziś i reżyserów, i reżyserów castingu, i kostiumografów, i scenografów. Mamy cały normalny piony, mamy DOP, mamy całe piony ludzi, którzy coś robią, nie? Jakby różnica jest tylko taka, że oni używają do tego komputera i narzędzi cyfrowych, a nie planu zdjęciowego. Więc. Być może mniej będzie pracy na planie, na pewno, ale dużo więcej pracy będzie w tej cyfrowej części. W filmie czy w reklamie mówi się, że to jest postprodukcja, no ale to taka szeroka postprodukcja. Postprodukcja zmieni się w produkcję po prostu, nie? I to o to chodzi. Wiesz, jak ja sobie wyobrażam, jak będę robił film na przykład, jakbym marzył o tym, żeby zrobić film taki za pomocą sztucznej inteligencji, jakby zespół miał wyglądać, o to mi chodzi. No to wyobrażam sobie taki długi stół dla 20 osób. Ale nie dla 200 osób, jak zwykle jest w filmie, tylko dla 20, gdzie siedzi reżyser, gdzie siedzi reżyser castingu. Wszyscy siedzimy, mamy laptopy, nie musimy mieć wielkich komputerów do renderowania, bo wszystko renderujemy w chmurze. I mamy całą ekipę filmową, tą twórczą, która jest niezbędna do tego, żeby ten film zrobić. A po drugiej stronie stołu siedzi ekipa technologiczna, która nam pomaga, która nam to umożliwia wszystko, nie? I to wiesz, i to jest tak, że że ci wszyscy twórcy są twórczo zaangażowani. Oni podejmują decyzję, jakie są kolory, co robią postaci, jak się zachowują, czy patrzą w kamerę, czy nie patrzą w kamerę, czy tak, czy tak, czy kamera jedzie w lewo, czy kamera jedzie w prawo, czy mamy ujęcie totalne, czy mamy jasno, czy mamy ciemno. To cały czas podejmuje człowiek tą decyzję i ja nie wierzę, że to się zmieni. W tym sensie, że zmieni się technologia produkcji, ale ostatecznie i tak człowiek na końcu będzie podejmował decyzję, czy to jest OK, czy to nie jest OK, nie? Więc tak, z jednej strony mamy całą ekipę filmową, regularną ekipę filmową. My mamy ludzi, wiesz, reżyserka castingu, Asia nasza na przykład 30 lat castingi robi, nie? I jak nauczyła się generować, tworzyć postaci w Metahumanie, to zadzwoniła do mnie i powiedziała, Marcin, to jest w ogóle niesamowite, to jest w ogóle takie świeże powietrze, że się w głowie nie mieści, nie? Kostiumy też tam, ludzie, którzy się kostiumami zajmują, wiesz. Są narzędzia, gdzie oni Najczęściej nigdy nie mogli stworzyć takich kostiumów jakie chcieli, bo było masa różnych obiektywnych i nieobiektywnych jakby blokerów, które to robiły, nie? A tutaj nagle po prostu może stworzyć dokładnie w 100% uszyć sobie taki ciuszek jaki chce i za chwilę postać w tym ciuchu pomyka, nie? Wiesz, to jest naprawdę super dla twórców. Jeżeli ktoś jest prawdziwym twórcą, i jego celem jest tworzenie fajnych rzeczy. No to to umożliwia nieograniczone możliwości po prostu, no. Więc, yy, więc jakby jedna ekipa to jest ekipa filmowa, która się musiała dostosować, czy douczyć, czy wiesz, jakby tego, czym my się zajmujemy. Ale z drugiej strony jest ekipa, jakby z którą my pracujemy na co dzień, no i to jest ekipa od Unreal, czyli od 3D. I to jest ekipa, jak grubo mówiąc, tak jakby dzieląc to na takie duże grupy, czyli jest 3D, jest od sztucznej inteligencji ekipa, nie? No i od postprodukcji ekipa też jest, czyli od montażu, wiesz, od kolorów i tak dalej. No i co? Jakie się pojawiły zawody nowe? Pojawiły się, zawody trzy się pojawią nowe, w sensie są. One są może jeszcze nie nazwane u nas tak, że ktoś takie stanowisko ma, ale te rzeczy robi, to znaczy prompt manager, czyli my używając sztucznej inteligencji też promptujemy. Czasami pewien prompt możemy powtórzyć wielokrotnie, albo musimy powtórzyć więc wie, wielokrotnie, żeby mieć, uzyskać ten sam efekt na różnych ujęciach. Na przykład, w związku z tym potrzebujemy osobę, która zapisuje sobie ten prompt i ma pełen opis tego, co ten prompt robi. Czyli prompt manager, prompt inżynier, czyli człowiek, który technicznie potrafi opisać, bo prompt. W GPT wpisujemy, napisz mi. Bajkę kropka i on pisze jakąś bajkę. Tylko, że jeżeli byśmy mu napisali napisz mi bajkę o szklance i kubku, które idą przez las i spotykają na swojej drodze potwora, który coś tam, coś tam, coś tam, to on by nam o tym napisał tą bajkę. A jakbyśmy mu napisali jeszcze, że bajka ma się składać z trzech części. W pierwszej części ma być smutno, strasznie, w drugiej części ma być smutno, a w trzeciej wesoło. I że w pierwszej części coś tam, coś tam, w drugiej części coś tam, w trzeciej coś tam, coś tam, to on by to wszystko wziął pod uwagę i tak by to napisał. Więc tutaj cała zabawa polega na tym, że trzeba umieć napisać prompt. Że to nie chodzi o to, że jest Ctrl M, zrób mi film i on robi film. Bo on zrobi i właśnie to jest, tego się boję, że on zrobi, tylko to będzie złe wszystko, więc zaleje nas fala z tu złego kontentu. Natomiast ludzie świadomi, którzy rozumieją, jak systemy działają i co mogą i do czego one służą i jak je wykorzystywać, mogą robić naprawdę niesamowite rzeczy dużo niższym kosztem, niż to się dzieje dzisiaj. Więc drugi, drugi zawód to jest prompt, prompt manager, prompt inżynier, czyli ktoś, wiesz, kto opisuje ten prompt technologicznie, kto go tworzy też, bo my na przykład używamy, wiesz, parametrów filmowych, Wiesz, jakby szerokości obiektywów. My wpisujemy bardzo szczegółowe dane do tego. To nie jest tak, że my mamy takie luźne, śmieszne prompty. Nie, te prompty są totalnie nudne. Czyli mają półstrony albo strony na przykład, nie? I jakbyś zobaczyła taki prompt, to byś go przeczytała i powiedziała: Ja cię nie wierzę, to, to, że co chodzi, to jest tak nudne i to tak niefajne jest. I to w ogóle ta, ta sztuczna inteligencja taka fancy, taka super, a tutaj takie nudy. No tak, takie nudy. No i prompty artist, nie? Czyli osoba która jest artystą, ale rozumie jak działają prompty i rozumie jak losuje sztuczna inteligencja i rozumie jak to działa w ogóle, bo wtedy tylko dopiero, dopiero mając tą podstawową wiedzę, można zacząć realnie świadomie używać tych systemów, nie? Czyli takie trzy jakby Osoby. no Oprócz tego ludzie, którzy potrafią w Photoshopie, którzy potrafią w After Effects, czy w jakichś innych narzędziach do postprodukcji, czy do animacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta ekipa filmowa, ta postprodukcyjna to w ogóle może spać spokojnie. Będzie coraz więcej potrzeba takich ludzi. Animacyjnie też mogą spać spokojnie, będzie coraz więcej potrzeba takich ludzi. Ci od promptów to jest nowy ten dział, który też będzie... My mamy permanentny brak ludzi do pracy, nie? Mamy tyle projektów, że się nie wyrabiamy z nimi. W sensie, że, no, że potrzebowalibyśmy więcej ludzi, nie? No ale ich nie ma na rynku, bo nikt nie wie, w ogóle my musimy wszystkich uczyć. Tak w ogóle, nie? Wszyscy nasi pracownicy się uczą. No to też jest moje pytanie, właśnie, czy takie nauka promptowania powinna być jednym z przedmiotów, właśnie w Akademii Sztuk Pięknych? Mhm. Tak, tak, tak. Generalnie użycie, wiesz, nawet nie wiem, czy sama nauka promptowania, ale. Używanie sztucznej inteligencji powinno być nakazane na wszystkich uczelniach, nieważne czy na ASP, czy w szkole filmowej, czy w akademii muzycznej, czy ekonomicznej. Używanie sztucznej inteligencji powinno być nakazane. Powinien być obowiązek, to powinny być zajęcia z ludźmi, którzy tłumaczą, jak różne narzędzia działają i co z nimi można zrobić, dlatego że one odmieniają totalnie tempo pracy. Mi się wydaje po prostu, że yy, o, bo to o, o edukacji trochę jest jakby pytanie, nie? Mhm. Wyobraź sobie sytuację taką, bo oczywiście jest masa ludzi, przeciwników, którzy uważają, że nie powinno tego być, ale dla mnie to jest po prostu tak bardzo nie roz... to mówią ludzie, którzy nie rozumieją tego, co się odbywa. Wiesz o co chodzi? Którzy mają za małą wiedzę albo nie dostrzegają pewnych jakby takich ewidentnych faktów, które się odbywają, nie? Wyobraźmy sobie, jak można byłoby wykorzystać w edukacji sztuczną inteligencję. Gdybyśmy mieli sztuczną inteligencję pretrenowaną, nawet nie że model wytrenowany od zera, tylko nakarmiony treściami, wytrenowany już model, który wie co robi, jak się, po, jak się porozumiewać, wie nie, ale y, nakarmiony treściami edukacyjnymi, z jakiegoś przedmiotu, jakiegokolwiek, nieważne, to moglibyśmy nawet za pomocą czata GPT zrobić kurs, on by sam stworzył kurs dla mnie, dla ciebie, czy dla kogoś, i mój kurs byłby inny niż twój, na ten sam temat, bo on by wziął pod uwagę to, że ja, na przykład ty lubisz, ja, ja na przykład wstaję rano. Nie wiem, czy ty wstajesz rano, nie. No właśnie. I teraz ja wolę pisać rzeczy twórcze rano. Naprawdę, jak mam coś napisać, to wolę to zrobić rano niż wieczorem, bo po prostu wieczorem mam baterię wyładowaną, wiesz o co chodzi. No i teraz. I ta sztuczna inteligencja wzięłaby to pod uwagę, że rzeczy, których ja muszę się uczyć, które wymagają ode mnie większego zaangażowania, powinienem robić rano. I ona by mi stworzyła cały model edukacyjny dla mnie, jeszcze by mnie weryfikowała w trakcie ten model i mnie, i ten model, sprawdzałaby i mówiła mi, słuchaj, za krótko albo za długo, wiesz, albo coś tam, twój mózg już nie działa. Gdyby miała parametry naszego mózgu jeszcze w dodatku, to ona byłaby bardzo szczegółowo w stanie poprowadzić naszą edukację, nie? I w dodatku unikalno dla każdego z, ucz z uczestników tej edukacji, w tym sensie, że każde dziecko, mogłoby mieć w telefonie swojego chatbota, który by mu mówił, co on ma teraz robić, nie? I, co, I w dodatku nauczyciel miałby uber chatbota, który by mógł skontrolować wszystkie te chatboty tych wszystkich dzieci. I nauczyciel by totalnie wiedział, co oni robią, kiedy się uczą, kiedy się nie uczą. Wiesz, o co chodzi. Kiedy ćwiczą, kiedy nie ćwiczą. Kiedy mu idzie lepiej, kiedy mu idzie gorzej. Dlaczego mu poszło gorzej, kiedy wy, wyrobił to, co miał wyrobić. Wiesz, o co chodzi. Wszystko to by było czytelne wtedy, nie? Więc... Myśląc o tym, że sztuczna inteligencja w szkole miałaby polegać na tym, że dzieci generują sobie wypracowania, no to nie, no to, to jest słaby pomysł rzeczywiście. Ale myśląc o tym, że mógłby być system edukacyjny, który by pomagał nauczycielom w dopilnowywaniu tych dzieci w sposób nieinwazyjny, tylko w taki sposób, jaki dane dziecko potrzebuje wiesz, mieć, które dla niego jest najlepsze. W sposób, który dla niego jest najlepszy, no to to jest w ogóle genialne rozwiązanie. Nie? I teraz z tej perspektywy kraje, które pierwsze wprowadzą te narzędzia, zdobędą totalną przewagę konkurencyjną. Znaczy, uczniowie z tych krajów, jak będą dorośli, będą mieli totalną przewagę konkurencyjną na całą resztą świata. Nie? Totalną przewagę konkurencyjną. To samo jest z wirtualną rzeczywistością, tu, tu nie o tym gadamy. Nie? Więc wiesz, więc to znowu jest sytuacja, o co się myśli o sztucznej inteligencji, jak się ma, jaką się ma wiedzę i jaką się ma wyobraźnię na jej temat. Wiesz, jakby co sobie człowiek może wyobrazić? Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że szkoła XXI wieku to powinna być szkoła, gdzie każdy uczeń ma swój tok nauczania. Indywidualny. Każdy. Każdy student, każdy uczeń, każdy, 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 nie? kto się czegokolwiek uczy i dostosowany totalnie do moich możliwości, potrzeb, wiesz, sytuacji, w, w zdrowia, nie wiem czego, wszystkiego, nie? Mhm. No to brzmi bardzo rozsądnie i bardzo dobrze. Teraz jest bardzo wielu ekspertów, którzy się wypowiadają na temat sztucznej inteligencji. W zasadzie każdy ma swoje zdanie, ale właśnie na Twoim mi zależy, ponieważ, o. no, bardzo długo w tym siedzisz, a poza tym, te, tak jak wspomniałeś, przyświecają ci nie tylko cele, tak jak ciekawość, poznanie tego, jak to będzie wszystko działało e, i redukcja kosztów, no bo mhm. to z tym na pewno, no ale także to, że to jest szansa na bardziej ekologiczne wytwarzanie re reklam, na bardziej ekologiczną produkcję, no w ogóle po prostu na zrównoważony rozwój. Tak jest. Ja oczywiście moim naj, największym drive'em, moim, to jest to, że ja lubię robić rzeczy. Lubię po prostu to robić, nie? Natomiast robiąc je, nie, znaczy w ogóle nie lubię robić rzeczy bez sensu. To mnie najbardziej irytuje, kiedy muszę robić coś, co jest bez sensu, nie? I dlatego, jak wymyślam coś, co chcę zrobić, to zawsze się zastanawiam, po co mam to zrobić. Czy to komu to coś da w ogóle? Czy to ma sens, nie? Czy to, to nie jest tak, że po prostu zróbmy sobie będzie fajnie? I podobnie było z reklamami AI-owymi. To znaczy. Um, My emitujemy robiąc jedną reklamę minutę treści wideo. Za pomocą naszych narzędzi my emitujemy około jednej nie całą jedną tonę CO2 do, do środowiska. Jeden dzień zdjęciowy duży filmowy, jeden dzień zdjęciowy to nie jest minuta filmu. To jest trzy, około 30 ton. Jeden dzień reklamowy oszczędnej reklamy proekologicznej to jest około 10 ton więc mówimy o tym, że taka, taka minuta reklamowa, znaczy reklama, reklama o długości minuty, taka regularna do telewizji, to są przynajmniej dwa, jak nie trzy dni zdjęciowe. Czyli mówimy o tym, że my 20-30-krotnie obniżamy ilość emisji po prostu, nie? W sensie CO2. I dla mnie to jest kluczowe zupełnie, nie? I druga rzecz jest taka, że my pracujemy też nad tym, żeby to jeszcze bardziej obniżyć, bo ja bym chciał móc sobie powiedzieć w przyszłym roku i dać sobie sam odznakę. Pod tytułem jesteśmy pierwszym zeroemisyjnym studiem takim produkcyjnym na świecie, nie? I ja myślę, że to nam się uda. Przygotowujemy się do tego, certyfikaty różne i tak dalej związane z tym, jakiego prądu używamy, z, jakby z jakich źródeł i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednie serwery i tak dalej, i tak dalej. I jestem przekonany, że być może w tym roku, ale w przyszłym roku na 100%, Będziemy mogli powiedzieć, że dobra nie wiem czy 100% zero emisyjności, czy to nie będzie tak, że 99% nam się uda uciąć, wiesz, bo jednak no ja jeżdżę Uberem na przykład, nie, no i emituję w związku z tym, no i teraz czy moja, mój przyjazd do pracy samochodem, no jest emisją też, więc tego nie wykluczę, nie, ale, ale mówię o samej stricte produkcji, nie, że nasza produkcja dążymy do tego, żeby była zeroemisyjna totalnie, nie, co to znaczy, żeby wszystko co robimy było napędzane za pomocą zielonej energii, nie, i... No i z tej perspektywy, wiesz, jakby ja, tylko to też nie jest tak, że nam się to wzięło, wiesz, ostatnio sobie wymyśliliśmy, czy coś tam. Ja w ogóle opowiadam, bo ja też jestem wykładowcą i czasami studentom opowiadam na różnych uczelniach o tym, o różnych rzeczach, o metaversie, o, o w ogóle takim szerokim, bo dla mnie metavers to nie jest to, co Mark Zuckerberg mówi, czyli takie platformy wirtualnej rzeczywistości, tylko dla mnie metavers... Yy, to jest w ogóle cała ta cyfryzacja, która, ta głęboka cyfryzacja, która się odbywa. A sztuczna inteligencja jest tylko jedną częścią i taką ważną, istotną, kluczową, ale tylko jedną tam z czterech, powiedzmy. Nie? Natomiast ja w ogóle jestem zwolennikiem głębokiej cyfryzacji i uważam, że musimy się scyfryzować głęboko jako społeczeństwa dlatego że to jest jedyna opcja na to żeby uniknąć spłonięcia naszej planety właśnie z tego powodu że tylko i wyłącznie zielona energia i cyfryzowanie jak największej ilości rzeczy, które rzeczy dosłownie rzeczy cyfryzowanie rzeczy nie? które przenoszenie z, z reala do wirtuala nie? to tak głupio brzmi ale o to mi chodzi da nam szansę na to żebyśmy mogli ekologicznie tutaj funkcjonować nie? I na przykład czy potrzebne nam są plastikowe długopisy? No dzisiaj nam są potrzebne, bo piszemy na papierze, ale gdybyśmy mieli okulary do rozszerzonej rzeczywistości i moglibyśmy mieć hologram długopisu, który by pisał na cyfrowej, cyfrowym papierze, którego by nie było fizycznie, bo to byłoby tylko cyfrowe, no to nie musielibyśmy ani produkować papieru, ani produkować plastikowego długopisu. I to już jest bardzo blisko. To, są, to z 3 do 5 lat będziemy mieli takie okulary, które będą nam to wszystko robiły, nie? To one już istnieją, już są, to jest na, inną, na inne spotkanie temat, ale chodzi mi o to, że ta zeroemisyjność nie wzięła się tak u nas znikąd, tylko z tej mojej takiej jazdy, którą ja mam od lat po prostu, że uważam, że powinniśmy przenosić jak najwięcej rzeczy do wirtuala, do świata wirtualnego. Dlatego, że jeżeli dalej będziemy produkowali plastikowe długopisy, ekrany z plastikowymi obudowami, z transportem, z kartonami, jeżeli dalej będziemy konsumowali taką ilość, jaką konsumujemy fizycznych takich rzeczy, no to to się skończy w pewnym momencie, nie? I to jest problematyczne. I teraz ja uważam, że trzeba, ja to nazywam cyfryzowanie konsumpcjonizmu, nie? To znaczy nie wierzę, że konsumpcjonizm można zlikwidować, bo go nie można zlikwidować. Bo ludzie chcą konsumować i bardzo dobrze, niech sobie konsumują, jak im to sprawia przyjemność, ale niech konsumują coś, co nie niszczy planety. Rozumiesz? O to chodzi, nie? Niech konsumują w komputerze, w okularach do rozszerzonej rzeczywistości, która im będzie udawała, że coś mają, a to będzie cyfrowe, i niech to będzie napędzane zieloną energią. Wtedy to, nie będzie, to będzie zeroemisyjne, rozumiesz? I to jest moja jazda, to jest mój drive też, nie? I od dawna, to z, od 2016 mam lot z tym z tym cyfryzowaniem konsumpcjonizmu, nie? Natomiast, jakby obiektywnie, jakby tak rzeczowo, co możemy zrobić i co robimy, żeby nie opowiadać tylko o filozofii i teorii, no to, to jest to, że staramy się zeroemisyjnie produkować treści, nie. To jest to, co my możemy zrobić i co robimy dzisiaj. Mhm. A propos jeszcze tych długopisów. To e, odsyłam słuchaczy do e, obejrzenia odcinka reklamiara, w którym więcej opowiadasz o metawersie. Tam, tam jest bardzo dużo ciekawych treści. Chyba aż tak się nie zaktualizował, mimo że to parę miesięcy temu było. E, także tutaj zapraszam. E, podlinkujemy i e, oczywiście ten podcast oraz e, reklamę, która właśnie została wytworzona tylko i wyłącznie przy użyciu. No nie tylko i wyłącznie, ale z użyciem sztucznej inteligencji, ale przez Twój zespół, zespół mimo. No i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Bo też nie wiedziałam o, o, o tych wszystkich aspektach sztucznej inteligencji. To jest temat bardzo ciekawy, bardzo nośny. Staram się podsłuchiwać właśnie różnych ekspertów, ale niektórzy eksperci faktycznie bardziej tutaj trzymają się domysłów. Ty widzę, że faktycznie siedzisz w tym, no to już jest ósmy rok pracy na, nad sztuczną inteligencją. E i tak, widzę też bardzo dużo pozytywnych efektów. Jedyne, co może mnie troszeczkę martwi, ale może też rozwieje się tutaj moje, moje wątpliwości, to kwestie społeczne, bo wydaje mi się, że jednak na takim planie filmowym, gdzie się wyjeżdża do Afryki, nagrywa reklamę gdzieś w tres ze słoniami, to jednak też jest taki element przygodowy, integracyjny, poznaje się miejsca i ludzi, natomiast tutaj to siedzimy przy komputerach. Wiesz co, no ale to yy, możemy siedzieć przy komputerach w Afryce. Jaki problem? <grym> Nie, ja to wręcz właśnie, widzisz, jeszcze tego, to jest tak pół żartem, pół serio, ale bardziej serio. Zastanawiam się nad tym, czy yy, przebywanie w jakimś miejscu, w jakiś sposób, to wiadomo, że wpływa, ale nie wiem na jakim poziomie, yy, wpływa na to, co tworzę. Czy to, że jestem yy, zimą w Warszawie wpływa na mnie? No tak, mam, jest ciemno, mam deprechę, ale gdybym wtedy był w Afryce, i tworzył coś, to byłoby to prawdopodobnie radośniejsze, ale, ale nie mam takiej pewności. Ja nie robiłem żadnych badań na ten temat, ani nie czytałem. Myślę o tym, że w związku z tym, że będziemy mogli, że możemy już pracować z każdego miejsca na świecie, to że ja różne filmy, bo to nie, to nie jest o reklamach, tylko bardziej o filmach, czyli o tym, co ja planuję dopiero zrobić, to ja planuję sobie zabierać zespół na realizację filmów AI-owych w różnych miejscach na świecie, właśnie. Nie? Z tego powodu, że wierzę w to i to badania mówią w jakimś stopniu. No to jest oczywiste, że, że to, co nas otacza, wpływa na nas jednoznacznie, nie? I że w pięknych, po, w pięknych architekturach nam jest lepiej niż w brzydkich architekturach po prostu, nie? I jeszcze nie mam na to jakby takich konkretnych jakby informacji na ten temat, ale ta, to socjalizowanie się ja sobie wyobrażam w ten sposób właśnie, nie? Czyli, że będę zabierał ekipę gdzieś do Afryki czy gdzieś tam, i będziemy siedzieli w jakimś miejscu i będziemy robić tam ten film po to, żeby ten film był taki, jaki chcemy, żeby on był, nie? Że jak robimy komedię, to musi być ciepło, na przykład. A jak zimową, świąteczną, to najlepiej do Laponii, wiesz o co chodzi, nie? To jest pół żartem, pół serio, ale ja naprawdę o tym myślę. Nie mam dowodów żadnych, wiesz, nie mam żadnych konkretów na ten temat, ale gdzieś tam w mojej głowie się to tli, nie? Że w budżecie powinno to być wpisane filmu, nie? Że jednak... Mimo iż nie ma lokacji, które filmujemy, to ja bym i tak chciał zabrać ekipę do miejsca, które chcielibyśmy wygenerować, wytworzyć, nie, albo przynajmniej czegoś, co przypomina to miejsce. Do miejsca, które przypomina to, co chcemy wygenerować. I jak w kosmosie, no to w kosmos trzeba strzeleć. Żartuję oczywiście. Natomiast mm, jest druga rzecz i tutaj nie wiem, jak będzie. No to to jest wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość. To znaczy... Kierunkiem rozwoju tych dwóch technologii, one się łączą ze sobą i to się nazywa XR już od dawna, czyli X Realities, nieskończona ilość rzeczywistości. I Apple to robi, i Facebook to robi, i Google to robi, wszyscy to budują, wszyscy to robią, wszyscy, Amazon, no wszyscy po prostu tworzą jakieś urządzenia większe, mniejsze do rozszerzonej czy do wirtualnej rzeczywistości. I to się dzieje. I wiem, że to jest dużo kontrowersji, że odcięci ludzie od świata, że narkomani, którzy coś tam jedzą, wiesz, za pomocą strzykawek i siedzą cały czas w wirtualnej rzeczywistości. Tutaj pokutuję, pokutują filmy science fiction, nie? Totalnie w ogóle. Nie ma. Ja nie znam ani jednego filmu science fiction, który się dobrze skończył. Tak, takie mam wrażenie, nie? Że wszystkie się, się kończą źle, że sztuczna inteligencja nas zabija albo przejmuje władzę, albo że coś tam, nie? Albo że coś tam. Więc wydaje mi się, że tutaj pokutuje takie poczucie społeczne, taki lęk przed sztuczną inteligencją, przed wirtualną rzeczywistością i tak dalej. Nie? Natomiast no, te narzędzia powstają i one są już na takim poziomie, że już dzisiaj można ze sobą się spotkać, będąc w totalnie różnych miejscach i mieć poczucie bycia w jednym miejscu. Nie? To już jest. Ja mam wirtualne biuro. Nie zapraszam tam nikogo, w sensie nikomu nie każę też tam być pracowniką, w ogóle nie ma takiej opcji, nie? Ale e, wydaje mi się, że to będzie druga rzecz taka przełomowa, która się wydarzy w 27 roku dokładnie, bo wtedy Facebook, w sensie Meta i Rayban pokażą okulary do rozszerzonej rzeczywistości, nie? Już one są deweloperskie i tak dalej, a w 27 mają być e, konsumencka taka wersja, nie? No i wtedy nagle się okaże, że nie trzeba być w jednym miejscu, żeby mieć poczucie, że siedzisz z kimś w jednym miejscu, nie? I w tym kierunku ta technologia zasuwa. Ale fizycznie to trzeba jechać na wakacje. Tak, tak naprawdę jakby ja jeździłem po świecie, na plany, jeżdżę cały czas, jak dokumenty robią. To zrobimy dokumenty wirtualnej rzeczywistości. Nie? W sensie ja uważam, że wirtualna rzeczywistość jest, technologia 360 jest wymyślona do robienia filmów dokumentalnych. Dlatego, że rzeczywiście możesz widza, zabrać do tego miejsca. O którym opowiadasz, czy do tej osoby, o której opowiadasz, masz widza spotkać z tą osobą, nie tylko pokazać na ekranie to miejsce, ale wręcz zabrać człowieka do tego miejsca. To jest technologia, która dokumenty, jestem fanem, totalnym fanem dokumentów w wirtualnej rzeczywistości. Fabuły nie, ale dokumenty tak. No i w związku z tym jeździmy gdzieś tam, byliśmy w Izraelu przed wojną jeszcze, wybieramy się gdzieś tam do Meksyku i tam mamy różne takie projekty, które się, się dzieją. I, I latamy, no, tylko że nie latamy na, do, na, na nie będziemy latać na reklamy po prostu, no to ja uważam akurat, że to jest dobre, dlatego że nie będziemy zużywali, wiesz, CO2 no nie będziemy emitowali. No w wypadku reklam, no wybacz, no sorry, no ile reklamy powinny emitować CO2. No, jeżeli mówię, jeżeli jeden dzień zdjęciowy energooszczędnej czy tam CO2 oszczędnej produkcji to jest 10 ton, no to, to jak to jest lot za granicę, to to jest 100 ton, wiesz o co chodzi. no. W związku z tym dla mnie tutaj jestem zero-jedynkowy, nie? To znaczy nie widzę potrzeby, naprawdę nie widzę potrzeby, żeby latać na reklamy za granicę i żeby to robić dla przyjemności. Niech ludzie latają na wakacje, jasne, super, ale nikt nie latają do pracy, no, jak autobusem, wiesz, miejskim, nie? I tym akcentem może już zakończymy. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie właśnie kiedy zostaną wprowadzone te, te okulary i myślę, że tak naprawdę to nawet gdybyśmy rozmawiali co dwa miesiące, to ta rzeczywistość na tyle by się zmieniała, że, że tematów by na pewno nie, nie zabrakło. Pięknie Ci dziękuję, rozmawiałam z Marcinem Munkiewiczem ze studia mimo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.